Siemano ludzie, tutaj Kojot. Lecimy dalej z misją. Zebraliśmy sobie smoczy krzyk. Można spokojnie iść dalej. Jeszcze spojrzę tutaj na górę, zanim pójdę tam prosto. O, bydlaku. Boję się, że tu jeszcze drugi może być. Ale nie ma. Trochę złota przyda się. Złoto też się przyda. Okradam zwłoki tak naprawdę. Są urny. A tak, tu trzeba to zrobić szybko. Więc tak, schowajmy broń, bo z bronią jest... Bronią jest dłużej, a czy ciężej i wolniej się biega. Zrobię F5, bo to może czasami wymagać kilku prób. Ciekawe, czy jak tak przejdę, to zaliczy mi wszystkie, zaliczy. Okej. Okay. To przebiegnę i użyję krzyku. Wow. Udało się. Za pierwszym razem. Git. O, będą pająki. O kurde, to są płyty naciskowe. Dlaczego te nie działają? Założę się, że te już działają. Yeah. Damn. Ta strzała tak będzie leżała i one cały czas będą tak pruły? Bo strzała na nich leży, aż tak czułe są. O kurde, trochę mnie przyjarało. Kurde, fajne, można zrobić taki... Już tędy nikt nie przejdzie. Chyba, że się skończy. Chyba, że się skończy. Jak on się nazywa? Ktoś tu idzie. Pająki. To nie przejdą. Aha, czyli tędy nie działa. Te środkowe nie działają. Tylko dlaczego one nie działają? Skąd ja mam wiedzieć, że one nie działają? Aha, bo są tutaj te... takie linie. Ale w innych też są. Kurde. Atakuje mnie dziad. Ale te linie są wypełnione, a w innych są chyba wolne. Jasne są takie. Dobra, spróbujmy. Tak. Czyli te jasne nie palą. Ja tu zawsze skakałem po tych. Przeskakiwałem ze skały na skałę. Okej, tu jest git. Tu łażą pająki, ja ich nie chcę. Czy tu będzie duży pająk? Będzie, oczywiście, jak ja ich nienawidzę. Wal się no! Jak ja tych suczytynów nienawidzę. Spadam stąd. Kurde, zabije mnie na bank. Mikstury, szybko. Uzdrawianie. Giń. No płoń. Wow. Chrupiący pająk. Nienawidzę tych dziadów. Nie znoszę ich. Se wybrał kokon. Dobra, możemy iść tutaj dalej. No i co jest? Aha. Młot musi rozwiązać sprawy. No i fajnie. Dobra, to już mam nadzieję będzie tutaj. Tak, to tutaj. Przepięknie. To mi zawsze przypominało tą scenę z Harry'ego Pottera.
to w drugiej części, jak on wchodzi do tego, do komnaty tajemnic, są te takie wężowe głowy po bokach. I idzie tym takim korytarzem długim tam, aż do tego ołtarza. I to mi zawsze tak przypominało to. Tutaj nie będzie żadnych trupów. Nie, trupy są pozabijane, git. Mamy tajemniczy liścik. Ktoś tu chyba przed nami był, bo trupy pozabijane. Smocze dziecię, muszę z tobą rozmówić, to pilne. Wynajmij pokój na poddaszu pod śpiącym gigantem w rzecznej puszczy. Tam się spotkamy, przyjaciel. Okej, dobra, brać to? Wezmę. To tyle, tyle na marne, kurde. Ale złota. Bierzemy. Złoto się zawsze przyda. Nie ma zabezpieczeń, nie ma. Bierzemy. Skórzane karwasze? Nie, nie trzeba. Nie trzeba, ale to weźmiemy. Bo to dużo pieniążków daje. Dobra, to na górę. Dobra, mam nadzieję, że tu nic nie będzie, ale wolę mieć chyba jednak młot. Bo młot jednak jak przywali, to rozwali. Aha, i chyba wyszedłem tu, gdzie wtedy to olałem. Dobra. Spadam stąd, bo nie chcę mi się tutaj włazić. Padamy z tego dziadostwa. Teraz pytanie, czy iść fabularnie do rzecznej puszczy, czy coś może innego pozwiedzać? Nie wiem. Co to? A, nie zdobyłem rogu, no bo go tam nie było, no to tak średnio go mogłem zdobyć. O. Tam jest samotnia. Sam nie wiem. Czy iść do rzecznej puszczy już teraz? A jakie mam jeszcze inne zadania? Smocze dziecię. Rozkazy kultystów. Kobiety, i to są jakieś dodatkowe. Dobra, to pogadajmy w rzecznej puszczy z przyjacielem. Coś mnie kręgosłup boli, kurde, jak tak siedzę. Wiesz, jestem już zajęta, więc nie wyobrażaj sobie za dużo. Okej. Dobra, może zrobię tutaj zapis i poczekamy sobie przynajmniej do jakiejś lepszej godziny. Nie będę o prawie północy to kogoś wbijał. Ale 7 rano. To co innego. Dziękuję za zaj... Hello. Jestem oberżystką. Obserwowanie obcych to część mojej profesji. Pokój na poddaszu, co? Cóż, nie mamy pokoju na poddaszu, ale no możesz tak wziąć ten po lewej. Czuj się jak u siebie w domu. Mamy pokoje i jedzenie. Napitki również. Ty się działeś za ladą. To chyba wszystko. Ona do mnie idzie. Więc to ty jesteś tym smoczym dziecięciem, o którym tak wiele słyszałam. Wydaje mi się, że tego szukasz. Musimy porozmawiać.
Chodź ze mną. So let's go. Ja tutaj coś miałem. Kufer pusto. Potrzebujesz pokoju? Porozmawiaj z Delfin. Spoko. Co, mam zamknąć drzwi? Zamknij drzwi. Tak też myślałem. Teraz możemy porozmawiać. Upane. Dobra, zamkniemy szafę. To chodź, pogadajmy. Wygląda na to, że siwobrodzi mają cię za smocze dziecię. Mam nadzieję, że się nie mylą. Niespodzianka! Wygląda na to, że coraz lepiej odgrywam rolę nieszkodliwej oberżystki. To by było chamskie. Dobra, ale po co te tajemnice? Ostrożności nigdy za wiele. Szpiedzy Talmoru są wszędzie. Nie zadałam sobie całego tego trudu dla zwykłej zachcianki. Musiałam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to próbuję ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. Jak napisałam w mojej wiadomości, słyszałam, że możesz być smoczym dziecięciem. Jestem członkinią grupy, która od dawna cię poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. To znaczy? Jako nieliczni pamiętamy, że smocze dziecię zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. Umiesz to robić? Umiesz wchłaniać duszę smoków? Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to udowodnić. Nic nie będę musiał udowadniać. Wiedziałam, że siwobrodzi cię tam wyślą, jeśli uznają, że jesteś smoczym dziecięciem. Są wyjątkowo przewidywalni. Kiedy cię tu ujrzałam, byłam pewna, że przybywasz od siwobrodych i nie jesteś szpiegiem Talmoru. Jeśli mi nie ufasz, to już samo przyjście tu było głupotą. Dobra. Rzecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe, zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie powróci do życia kolejny smok. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Nie wiesz? Przecież od ciebie mam mapę. Smoczy kamień dla Farengara, pamiętasz? No ta. Czyli jednak coś do ciebie dotarło. Farengar odzyskał dla mnie smoczy kamień. Tym się właśnie zajmuję. Zza kulis aranżuję różne sytuacje. Bo jakby na to nie patrzeć, jesteś tutaj. Tak. Był mapą starożytnych smoczych kurhanów. Przyjrzałam się tym, które są teraz puste. Wyraźnie widać pewien wzór. Wygląda na to, że zjawisko rozprzestrzenia się z południowego wschodu, poczynając od Jeralów niedaleko Pękniny. Jeśli wzór jest właściwy, czyli tak. Kolejny będzie kurhan w okolicy Gaikin. Kilka lat temu powiedziałam coś bardzo podobnego mojemu koledze. Cóż... Okazało się, że on miał rację, a ja się myliłam. Gaikin. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan.
Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. Dobra, ja się muszę przygotować. Nie mogę czekać, aż się namyślisz. Spotkamy się w Gaikin. Nie ociągaj się w drodze. Tego nie muszę brać, to są jakieś łuki, są strzały przede wszystkim. Kufrze, bierzemy wszystko. Ruszajmy w drogę do Gaikin. Mam jakiś miecz ostrzy. 12. A ile ma obrażeń ten mój młot? 22, no to różnica. Wiem, tak jak taka katana. Orgnar, ruszam w podróż. Dopóki nie wrócę, gospoda jest na twojej głowie. Dobrze, powodzenia. Wszystko stąd zawijam, bo wszystko mi się może przydać. Łuk niespecjalnie, to ostrza tak średnio, dobra. Może byś kurde pozamykała, no. Ja nie mogę. Ech, to jest. Dobra. To pytanie, co dalej? Do Gaikin w tamtym kierunku. Możemy podróżować razem, albo rozdzielić się i spotkać na miejscu. Twój wybór. Mamy... tak iść? Non stop? Trzeba ci czegoś? Dobry piesek. Dalej, musimy dostać się do Gaikin. Dobra, to ty sobie idź, ja tam dojdę, nie wiem kiedy. Kiedyś. Teraz pytanie, no. Może zwrócę teraz ten róg. Myślę, że to będzie dobre. Opcje, niech oni mi coś powiedzą na ten temat. Bo po coś im jednak ten był, no tak dla picu chyba mi nie kazali po niego iść. Atrybut muszę sobie wybrać. Kurde, może zdrowie. A następny do kondycji. Dobra, i mam dwa jeszcze. Hałas pancerza. Łucznictwo. Tego nie mogę. To może przydałoby się może właśnie w retorykę. To przekupianie, przekupywanie ich. Alchemia też by się przydała. Dobra, potem to jakoś pomyślę. Zawsze jest problem z tym dobieraniem umiejętności. Gdy chciałbym za dużo rzeczy. Oddajmy mu ten róg i zobaczymy, co on powie. Aha! Udało ci się odzyskać róg Jurgena Wiatrowładnego. Dobra robota. Udało ci się przejść wszystkie próby. Chodź ze mną. Czas formalnie ogłosić się smoczym dziecięciem. Czas nauczyć się ostatniego słowa nieugiętej siły. Fusroda. Co znaczy pchać. Chyba Rusy. Dzięki trzem połączonym słowom krzyk będzie znacznie silniejszy. Korzystaj z niego mądrze. Mistrz Wulfga, nauczcie teraz dach. O kur, teraz muszę, będą na mnie krzyczeć. Dobiegł końca, smocze dziecię. Chcemy z tobą porozmawiać. Stań między nami i przygotuj się. Mało kto jest w stanie wytrzymać nieokiełznany głos siwobrodych. Ty jednak możesz. Lingra Rosisaran Strundur. Odnit Balan Klofran Mau. Słabo tak coś. A, okej, jeszcze. Uofaninu Dovakin na
Han, Nalslake do Shor, Ark Nalslake do Atmora Sevut. Mejsmu Izmir do Vaxemrom, Daman, Dar, Rok. No i? Do Wakinie! Udało ci się zasmakować głosu siwobrodych i wyjść ze spotkania bez szwanku. Wysoki Hrodgar stoi przed tobą otworem. Aha. I co, i to tyle? Niebiosa ponad tobą. To tradycyjne powitanie smoczego dziecięcia, które przyjęło naszą naukę. Tymi samymi słowy powitaliśmy młodego Talosa, gdy przybył na wysoki Hrodgar, nim został cesarzem Tiberem Septimem. Ach, czasem zapominam, że nie władasz smoczym narzeczem, tak jak my. Tłumaczenie brzmi mniej więcej tak. Długo korona burz czekała, by na godnej spocząć głowie. Swym oddechem dobra. Jesteś teraz Ismirem, smokiem północy. Wsłuchaj się weń. No i fajnie. Dobra, to tu sobie zakończymy. Dzięki za oglądanie i cóż, będziemy kontynuować w następnym odcinku.